Witam, mamy dzisiaj 21 grudnia, kolejny dzień, w którym mamy różne spadki ciśnienia i zmiany pogodowe. W takie dni właśnie powinniśmy robić podmiany, próbując wytrzeć ryby. Ze względu na to, że ciśnienie atmosferyczne bardzo wpływa na nasze zbrojniki. Tu jest piękna 173. Jakiś taki pan Rafitek czy coś tam, taki jakiś niedouczony, zarzucał mi, że się nie wymienia wody. No tak to jest, kiedy ktoś tam nie ma swoich jakichś planów na wycieranie, więc mówię, jak ja wycieram ryby. Jak widzicie Państwo, zrzucam prawie 90%, może nawet więcej wody. W wiaderkach, które mamy tutaj, są gąbki. Te gąbki umyję w wodzie, która znajduje się tutaj, żeby nie całą biologię, jaka na nich jest, wymyć, ale żeby te gąbki funkcjonowały. Następnie do akwarium głównego, czy do tego, w którym zostało troszeczkę nam wody, doleję wody o znanych mi parametrach, ustawionych pod ten gatunek. Wówczas stymuluje zmiany ciśnienia atmosferycznego, które wpływa, mówię, na ryby, i od razu zmianę wody, ponieważ zazwyczaj w naturze zmiana ciśnienia atmosferycznego to jest i deszcz, czyli lepsze natlenianie wody, lepsze zmiana parametrów wody. Na takie zmiany właśnie reagują zbrojniki i wówczas dochodzi do tarcia. Tutaj część zbrojników, które są to dzikusy 174, które mój były przyjaciel Maciek Koczko kiedyś zabrał ode mnie. Nie wiem, czy tam się u niego wycierają, ale no mało mnie to obchodzi. Natomiast ja takie zmiany robię. Wczoraj robiłem taką zmianę w akwarium tym, gdzie zrzucałem prawie 70% wody, dolewka osmozy o znanych mi parametrach i tak jak powiedziałem, samiec 66 siedzi już na kolejnej samicy i tam odbywa się tarło, natomiast w akwarium tym, tak jak widać, już są wypuszczone maluchy w rogu, tutaj powiększę. O, to są już właśnie maluchy 66, które sobie rosną. Nie wiem, jest ich tutaj ze 30, natomiast one są gdzieś tam pochowane po korzeniu. I mówię, ja robię to w ten sposób i w ten sposób wycieram zbrojniki. Parametry ustawiam sam, a później ewentualnie małe korekty robię kolejnymi podmianami. Tak więc mówię, na sklepie robię to w ten sposób i zazwyczaj mi to wychodzi. Natomiast jak to chcą osiągnąć inni, no to mówię, no to są już ich prywatne sprawy. Ja staram się Państwu pokazać, jak ja to robię, byście mieli lepszy światopogląd i jakiekolwiek pojęcie o tym, jak wycieramy zbrojniki. Pozdrawiam. Gruba Ryba, sklep zoologiczny, Lublin.